Są momenty, gdzie się oczywiście dobrze bawię. To nie jest tak, że ja się przez całą grę źle bawię. Ale też nie będę ukrywał, że trochę się w tej gierce zaczynam nudzić, bo to, co już mogłem pokazać, to już de facto jest pokazane. Wiecie, na zasadzie, że to już nic na mnie nie robi takiego wrażenia, jak robiło na początku. Bo przyznam, że na początku to robiło na mnie ogromne wrażenie. Ale teraz, no, już nie robi takiego wrażenia. Tak więc, to jest jedna z tych gier pokroju... Fajnie się grało, ale prędko nie wrócę. Może tak to ujmę. Fajnie się grało, ale prędko nie mam zamiaru wracać. Może tak to ujmę. Ale nie ukrywam, że kiedyś będzie, być może będzie powrót. Ojejku, jejku. Pół godziny już mamy na liczniku. No to jak... Mi się wydaje, że to wyjdzie z tego. Może dwa odcinki będą, może jeden taki długi będzie. Taki dosłownie ostatni odcinek. Kończący całą tę przygodę z wiewiórem. Kurde, ale to głupie było. To było bardzo głupie. To taka trochę podpucha jest z tą lawą. Bo tutaj nic nie ma, mógł być równie dobrze secret. To jest trochę z tą lawą, to taka mała podpucha ze strony twórców. Ojejku. Tak więc, jeżeli chodzi jeszcze o oprawę dźwiękową, grafika jest jak najbardziej na fajnym poziomie. Nie zawiodłem się, mogę tak to ująć. Dobra, udało się dostać. Grafika jest na ok poziomie. Soundtrack jak najbardziej spoko. Czasami można się nawet wczuć w te nutki. Pomysł na fabułę. No, taki nawet. Może dupy nie urywa, ale nie jest też jakoś super tragicznie. Mogło być o wiele gorzej. Tak więc, tak jak już wcześniej powiedziałem, gra to taki w mojej opinii mocny średniak. Kiedyś może do niej wrócę, aczkolwiek prędko bym się na to nie nastawiał. A teraz sobie tutaj ładnie ustawimy, tak jak powinniśmy. No i super. Pyk, 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 pyk i jesteśmy wyżej. I wyżej, i wyżej, i jeszcze wyżej. Kolejny checkpointcik, super. O. Tu mamy jakąś ścieżkę. Do odłamku, co nie? Nie? Jak to nie? A nie, jest odłamek, dobrze. Super, fajnie. No to muszę powiedzieć, że tutaj okolice ładnie są zrobione. Dużo też przepaści, więc jeżeli ktoś nierozważnie gra i jest bardzo nierozważny, no to bardzo szybko może pożałować pewnych decyzji życiowych. O, super, dobrze, dobrze, jesteśmy na drugiej stronie. Już zapomniałem kompletnie o tej mechanice skakania po innych ścianach. Na szczęście gra często podpowiada, jak czegoś zapomnimy i to jest oczywiście jak najbardziej na plus. Bo są gry, które po prostu wymagają nauki, kombinacji, ale potem już nie powtórzą tych kombinacji, tylko sam się musisz jakby domyślać, co tam źle zrobiłeś, no nie? I czegoś takiego bardzo nie lubię, bo każdemu może się zdarzyć zapomnieć. Dobra, zjeżdżamy w dół i co się dzieje na dole? Kolejny checkpoint. Tu musimy sobie wystawić półeczkę, a raczej platformę, wysunąć. Zium! Dobrze!
Ale Wiewiór, czemu ty krzyczysz? Nic się nie dzieje takiego. Dobra, mamy checkpointik, super. Chyba mamy towarzystwo przy okazji. Ej, czemu on mnie na strzała wziął? Czemu on mnie na strzała wziął? A, dobra. To już wiem dlaczego. Bo miałem się skradać. A ja się nie skradałem. Ustawiamy sobie, ustawiamy. O, super. Ej, chwila, moment. Co to miało być? A, rozumiem już, na czym to polega. Ja będę musiał to wziąć. Tu się platforma... Tu platforma zniknie, ale tam będę mógł dalej pójść. No, to brzmi bardzo sensownie. To brzmi i wygląda bardzo sensownie. Jakby nie patrzeć. Że tutaj żadnego bossa jeszcze nie ma? To mnie trochę dziwi. Tym bardziej, że tu wygląda jakby był koniec lokacji już. Jakby nic nie było. To już jest koniec. Nie ma już nic. No bo teoretycznie to jest koniec lokacji, no bo tam przecież mieliśmy wulkan. Czemu się Wiewiór tak przez chwilę zbugował? Nie rozumiem. No, tu już mamy końcówkę. Moi drodzy. Kto by pomyślał, że ja dzisiaj, kurde, gierkę będę kończył? No, kto by pomyślał? Myślałem, że znowu zapomnę o tej gierce na długi, długi, długi czas. No to już tak jakby gra w ogóle ten... Tak jakby twórcy w ogóle się już poddali co do przeciwników i już nie mieli czego innego do wymyślenia, bo tu już autentycznie nic nie ma. My tylko lecimy prosto przed siebie. Tu już nic nie ma. Autentycznie. Welcome to the jungle. Kurde, ładnie. Ale trawki tutaj wpadły. No. To już koniec chyba będzie. To już będzie serio koniec. Ale to była ciekawa gierka, muszę przyznać. Naprawdę. Chociaż nie będę już się powtarzał co do oceny gry. Ale no, całkiem śmiesznie. Fajnie, fajnie. Co nam da ten czwarty żołądź? Co, będziemy mieli jakąś ostatnią umiejętność? Nie sądzę. Nie będzie żadnej umiejętności. To już będzie koniec. Biedny Wiewiór. Biedny Wiewiór. Ja pierniczę.
Oj, tak. Moi drodzy, dziękuję za oglądanie tego let's playa. Skończyliśmy właśnie epokę lodowcową na PlayStation 4. Niesamowita, czy tam niesamowita przygoda skrada, coś takiego. Generalnie, to co już mówiłem wcześniej, to mówiłem, nie mam zamiaru się powtarzać odnośnie tego let's playa. W sensie odnośnie tej gry bardziej bym powiedział, bo odnośnie let's playa to mam nadzieję, że w sposób ciekawy, informatywny prowadziłem tę serię, że wam się przyjemnie to oglądało. Dajcie znać w sekcji komentarzy, co sądzicie całościowo o tej gierce. Ja się będę odmeldowywał. Mamy kolejną grę zaliczoną, którą w sumie zacząłem już jakiś czas temu. Tak więc można by powiedzieć, że zacząłem ją tak naprawdę w zimę albo w jesień, a skończyłem w wiosnę, bo już mamy 4 maj o godzinie 11:47 2023. Dobra, ja wam życzę miłego dnia. Mam nadzieję, że majówka była udana. Widzimy się w kolejnych seriach na kanale lub w jakichś innych filmach. Na razie, pa pa, trzymajcie się. Elo, pozdrawiam was bardzo serdecznie.